Po wyjściu z więzienia powrót do rzeczywistości, czyli znalezienie pracy i przede wszystkim niepowrócenie na złą ścieżkę, nie jest prostym zadaniem. W tym wszystkim od lat byłym więźniom pomaga Fundacja Pomost z Zabrza, która prowadzi społeczny ośrodek readaptacji. Teraz jednak sama potrzebuje pomocy, bo koszty utrzymania ośrodka drastycznie wzrosły. Paweł Jędrusik. Krzysztof i Michał to tylko jedni z byłych więźniów, którzy mieszkają w ośrodku w Zabrzu. Po wyjściu z więzienia to tu dostali dach nad głową i wsparcie ze strony specjalistów. Próbują krok po kroku odbudować swoje życie. Najtrudniejsze jest to, żeby się ustabilizować, nie? Żeby wyjść na prostą i... No, a jakbym poszedł na przykład do noclegowni, no to by było już po mnie, nie? Bo jestem uzależniony od narkotyków i alkoholu. A tu ta fundacja bardzo dużo pomaga, nie? Wsparcie jest terapeutyczne. I grupowe ogólnie wszystkie, nie? Wyszedłem po 8 latach, gdyby nie ta fundacja, na pewno by były początki ciężkie, bym był na ulicach, noclegownie i przede wszystkim by był alkohol i różne specyfiki. A dzięki tej fundacji uczę się na nowo żyć, funkcjonować, też pracę znalazłem i bardzo się cieszę, że tu jestem. Takich osób jest więcej, bo w ciągu roku do ośrodka trafia średnio 80 byłych więźniów. Tylko dziś jest ich w nim około 30. O tym, że działania ośrodka są skuteczne, świadczą statystyki, bo aż 80% osób, które tu trafiają, nie wraca do więzienia. Teraz jednak fundacja ma inny problem finansowy, bo drastycznie wzrosły koszty utrzymania lokalu w Zabrzu. Gdzieś około 18 miesięcy temu wszystkim nam podnieśli opłaty za prąd, a takie placówki jak nasza to było wzrost o 300-400%. No i to są środki takie, które musimy pozyskiwać od darczyńców, bo z innych źródeł nie jesteśmy w stanie tak dużych środków pokryć. No i w skali tych 18 miesięcy to jest prawie że 200 tysięcy. No i to są takie opłaty, które nas jako fundację i ten ośrodek, no powiedzmy szczerze, dobiły. Fundacja uruchomiła już zbiórkę na swoje utrzymanie. Potrzebuje 100 tysięcy złotych. Można ją wesprzeć na portalu zrzutka.pl pod hasłem Działanie Społecznego Ośrodka Readaptacji.